trzecim, drugim, pierwszym wieku przed Chrystusem i w czasach Chrystusa duża część Żydów żyła w diasporze, żyła w rozproszeniu. I często byli to Żydzi, którzy zatracili umiejętność posługiwania się swoim ojczystym językiem hebrajskim. I na potrzeby tych ludzi, tych Żydów, powstało starożytne tłumaczenie świętych ksiąg hebrajskich z hebrajskiego właśnie na język grecki. To tłumaczenie nazywamy Septuagintą. To tłumaczenie w starożytności miało wielką wagę dla Żydów, ale też wielką wagę dla rodzącego się chrześcijaństwa. Żydzi ostatecznie odrzucili to tłumaczenie swojego Pisma Świętego, zawężając, powiedzmy, kanon ksiąg biblijnych tylko do tych ksiąg oryginalnie napisanych i przechowanych w języku hebrajskim, ale tej Septuaginty zaczęli używać chrześcijanie. I odbicie tej Septuaginty widzimy bardzo często w różnych księgach Nowego Testamentu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w serii biblijnej Vocatio ukazała się kolejna przebogata pozycja, właśnie Septuaginta, tłumaczenie z języka greckiego, dokonane przez Remigiusza Popowskiego. Rzecz bardzo ciekawa, choć przyznam specjalistyczna, ale dla tych, którzy chcą odkrywać głębie Pisma Świętego, jest to księga, na którą będą patrzeć łakomie, pożądać, a jeśli się uda, wejść w posiadanie. Zachęcam i odsyłam poszczegóły do wydawnictwa Vocatio.